Witajcie na pierwszych zajęciach wirtualnych Plamki i Kreski. Ja jestem u siebie w domu, jak widać, proszę bardzo, to jest mój kut Sznubek, który przyszedł się z Wami też przywitać. A Wy u siebie w domu zróbcie proszę pracę na temat, który Wam dzisiaj tutaj opowiem. Zróbcie im zdjęcia i wyślijcie potem do mnie albo na profil facebookowy Starochorzowskiego Domu Kultury i w ten sposób będziemy się porozumiewać. Słuchajcie, dzisiejszy temat nie jest łatwy, ale jest tematem, który w sztuce pojawia się bardzo często i artyści często go wykorzystują. Jest to autoportret. Autoportret to nic innego, jak sama nazwa wskazuje, jak portret siebie samego. I chciałabym, żebyście dzisiaj właśnie takie portrety zrobili. Zastanowili się, co chcielibyście w tym portrecie pokazać. Tutaj teraz będą Wam się pokazywały zdjęcia, kopie obrazów różnych artystów, poczynając od takich, którzy malowali bardzo, bardzo dawno, jak Rembrandt, i jest to bardzo klasyczny autoportret, na którym możecie zobaczyć osobę, która jest tutaj namalowana w sposób bardzo realistyczny, czyli prawdziwy. Rembrandt już na tym obrazie nie jest najmłodszy, namalował go już pod koniec swojego życia. Przyjrzyjcie się, jak siebie przedstawił, jak wygląda. Widzimy następne obrazy, które są troszeczkę bardziej współczesne, ale ciągle widać na nich, kim jest autor. Tutaj mamy Van Gogha, który namalował siebie wielokrotnie. Zobaczcie też, że nie trzeba malować tylko samej twarzy, że ta twarz, którą będziecie rysować, może mieć jakiś kapelusz. Fajnie by było, żeby się to gdzieś znajdowało, bo wiadomo, że autoportret ma pokazać to, kim jesteście, jacy jesteście. Zastanówcie się też nad tym właśnie, jak chcielibyście siebie pokazać, co chcielibyście o sobie opowiedzieć, w jaki sposób chcielibyście się przedstawić. Na obrazach Fridy Kahlo, które tutaj też widzicie, Frida malowała siebie w otoczeniu bardzo takim kolorowym, specyficznym. Na jednym z obrazów siedzi z dwoma małpkami, więc też ten autoportret nie musi być tylko przedstawieniem Waszej twarzy. Chciałabym, żebyście się nimi zainspirowali, żebyście przyjrzeli, jak to wykonywali malarze w historii sztuki, jak się ten autoportret zmieniał. Zauważcie też, że te portrety nie są wszystkie piękne, nie są idealne, te twarze nie są takie jak ze zdjęcia, bo właśnie to się różni malarstwo, tworzenie sztuki od fotografii, że możemy to wszystko zmieniać i możemy nas pokazywać w różny sposób, właśnie nie do końca realistyczny. Możemy te twarze mieć powykrzywiane, uśmiechnięte albo smutne. Fajnie by było, żeby Wasze twarze pokazywały emocje. Przyjrzyjcie się na obrazach Picassa, jak się zmieniał jego sposób patrzenia na świat i patrzenia na siebie, w jaki sposób się pokazywał. Spójrzcie na obrazy Bacona, gdzie ta twarz jest bardzo zmieniona, bardzo powykrzywiana i wygląda bardzo, bardzo specyficznie. Jak już się przyjrzycie tym wszystkim obrazom, kocie, dziękujemy Ci za udział, do widzenia, to teraz przejdziemy do tego, muszę strzepnąć się, słuchajcie, przejdziemy do tego, jak zrobić portret taki klasyczny, taki jak widzieliście na początku w tych reprodukcjach. Ja Wam pokażę, jak to się robi, a potem w następnym filmiku zobaczycie technikę, którą chciałabym, żebyście wykonali ten portret. Więc słuchajcie, tak, o pewnych zasadach rysowania portretu już niektórzy z Was słyszeli, niektórzy usłyszą dzisiaj po raz pierwszy, ale są zasady, które Wam pomogą zrobić ten portret tak, żeby ta twarz wyglądała poprawnie. Natomiast potem te wszystkie zasady możecie zmienić, złamać i ten portret narysować po swojemu. Tak, żeby właśnie pokazać to, kim jesteście, albo tym, tak jak chcielibyście, żeby was ten portret opowiedział. Dobra, więc słuchajcie, jak przyjrzymy się swojej twarzy i fajnie by było, żebyście się właśnie swoim twarzą przyjrzeli. Jesteście w domu, więc macie do tego super warunki. Usiądźcie przed lustrem, weźcie sobie kartkę i coś do rysowania, żeby było Wam wygodnie, jakąś podkładkę. Ja tutaj nie mam lustra, więc będę trochę robić z pamięci to wszystko. Pewnie nie będę do siebie taka super podobna. Może Wam się uda to zrobić
lepiej. Więc przyjrzyjcie się swojej twarzy, jaki kształt ma Wasza twarz, bo twarz człowieka jest takim jajem, ale niektórzy z Was mają bardziej kwadratową szczękę, niektórzy bardziej podłużną, więc zobaczcie, jaki kształt ma w ogóle najpierw Wasza twarz i spróbujcie to narysować. Teraz, jak się przyjrzycie swojej twarzy i poprowadzicie taką kreskę przez jej środek, to zobaczycie, że twarz ludzka jest w miarę symetryczna. Podobno im bardziej symetryczna twarz ludzka, tym wydaje się nam ładniejsza. Więc po jednej stronie mamy jedno oko, po drugiej stronie mamy drugie oko, tak? Mamy nos, jak go przedzielimy na pół, to on z dwóch stron jest bardzo do siebie podobny. Tak samo jest z ustami. Więc teraz przez całą tą twarz, delikatnie ołówkiem, ja to robię markerem, żebyście lepiej widzieli, rysujemy sobie taką linię. I to będzie właśnie nasza linia, po której po dwóch stronach będziemy starali się rysować w miarę to samo. I teraz tak, zaczynamy od narysowania oczu. Nasze oczy są tutaj na tej linii i ta linia powinna znajdować się w połowie tej twarzy, którą narysowaliśmy. Rysujemy też po takim okręgu, no bo twarz jest okrągła, żeby ten charakter okrągły podkreślić, to rysujemy po takim okręgu. I teraz dlaczego narysowaliśmy tą linię w połowie? Bo to, co jest na samej górze naszej kartki, to jest czubek naszej głowy, słuchajcie. Więc od czubka głowy do oczu tak naprawdę jest właśnie, oczy są wtedy w połowie. No więc narysowaliśmy sobie tą linię. Teraz przyglądamy się, jak blisko do środka te nasze oczy się znajdują. Ja tutaj sobie narysuję, proszę bardzo, jedno oko z jednej strony. Jaki kształt ma Wasze oko? Przyjrzyjcie się dokładnie, postarajcie się to narysować w miarę podobnie. Nie, oczywiście nie wyszło, ale Wam wyjdzie lepiej. No i teraz tak, teraz oko, jak będziecie rysować oczy, to oczy składają się z gałki ocznej. Gałka oczna jest okrągła i potem, słuchajcie, przykrywają ją powieki od góry i od dołu. I w ten sposób sobie to możecie narysować. I dopiero w środku mamy tęczówkę. A w środku tęczówki, tą czarną kropeczkę, czyli naszą źrenicę. To teraz potrzebujemy narysować nosek. Nos jest teraz na kolejnej połówce, czyli to, co nam tutaj zostało na dole, znowu dzielimy na pół. I w tym miejscu powinien znajdować się nos. Przyjrzyjcie się, jaki macie nosek. Czy duży, czy mały, czy taki okrągły jak mój, czy zadarty. I spróbujcie narysować taki nosek, który będzie do Was pasował. Więc nos najczęściej rysujemy tak, że mamy taką kulkę, która jest na środku i z dwóch stron mamy takie skrzydełka. I to właśnie próbujemy tutaj sobie narysować. No i teraz ta część noska, która jest u góry. O. I zobaczcie, ona potem przechodzi nam tak ładnie w brwi. Więc tutaj jak nam się skończy nosek, to Wy próbujecie narysować sobie brwi. To jedna brew, druga brew. Dobra. Jak już to mamy, to czego nam jeszcze brakuje? Brakuje nam jeszcze ust. I teraz znowu dzielimy to, co nam zostało na pół. I w ten sposób powstaje nam linia, na której znajdują się usta. Nad tą linią rysujemy górną część ust. Przyjrzyjcie się znowu, jaki mają kształt. I drugą część dolną. I teraz, jeżeli będziecie chcieli narysować uśmiechniętą twarz, no to wtedy wiadomo, że te usta, kąciki ust, jak się uśmiechamy, idą w górę, tak? Więc rysujemy to w górę. Natomiast jak chcecie, żeby ta twarz była na przykład zła albo smutna, to kąciki ust powinny iść na przykład w dół. Przyjrzyjcie się tam jeszcze obrazom, które Wam wcześniej pokazałam, bo tam są różne miny i artyści malowali się w różnych emocjach, więc zobaczcie, jak oni spróbowali ten problem rozwiązać. Może Wam to coś podpowie. Dobra, czego nam jeszcze brakuje? Brakuje nam jeszcze uszu. Jest naprawdę dość spore. To jest takie najczęściej zaskoczenie, jak ktoś to rysuje pierwszy raz, że uszy zajmują tak dużo miejsca tak naprawdę. Więc z dwóch stron mamy uszy. I teraz jeszcze głowa się na czymś trzyma. Jak przyjrzycie się też tym portretom, które Wam pokazywałam tam na zdjęciach, to zobaczcie, że najczęściej nie jest narysowana tylko sama twarz, tylko jeszcze jest też kawałek tłowia. Jest ta osoba zawsze w coś ubrana, więc też zastanówcie się, w co chcielibyście się ubrać.
jak chcielibyście się pokazać. Może to być coś zupełnie wymyślonego, możecie sobie zaprojektować jakieś ubranie zupełnie nietypowe, więc zastanówcie się też nad tym. Tu mi się akurat nie zmieści, więc to jest akurat coś, co sobie na pewno świetnie poradzicie. I teraz tak, szyja, słuchajcie, zaczyna się, zobaczcie, tak jakby za uszami, tak? Ona się nam tutaj łączy, więc nie jest takim cienkim patyczkiem, jak najczęściej to rysujecie tutaj, tylko jest taka w miarę szeroka. No i to, co nam jeszcze zostało, to włosy. Ja mam dzisiaj rozproszone włosy, więc mam troszeczkę łatwiej. Przyjrzyjcie się, od którego momentu głowy te włosy Wam się zaczynają. No i wtedy rysujemy też nasze włosy. Z jednej strony tutaj zasłonią ucho. I z drugiej strony. I w ten sposób powstaje nam taki portret, który mniej więcej wszystkie części naszej twarzy ma w odpowiednich miejscach. I taki portret zróbcie sobie jako pierwszą pracę na zwykłej kartce, żeby po prostu poćwiczyć, gdzie są oczy, gdzie są uszy, gdzie jest nos, a dopiero potem wykonajcie tą pracę, o której opowiem Wam za chwilę o technice, tak? Dobra, więc to na tyle. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Teraz Wy się zabierajcie do pracy i efekty swojej pracy wyślijcie mi na maila.